definitely, he is highly ranked, and I feel like a win for this sets up a WBC high ranking or an IBF high ranking. Those two belts are the most active belts right now. So very likely, when I win this fight, we will fight for another world title, and we will be the first Mexican-American heavyweight world champion. So to wszystkim, to nie jest tak, że przyjął tę walkę, tylko jak już wygram tę walkę, to jest olbrzymia szansa na to, że będę bardzo wysoko w rankingach WBC lub IBF, co jest o tyle ważną sprawą, że zarówno jeśli chodzi o IBF i WBC, to są bardzo aktywne rankingi. Tutaj pięściarze, walczą bardzo często. I jeszcze jedno bardzo ważne dla mnie, to nie jest kiedy będę pierwszym meksykańskim mistrzem świata, na pewno będę pierwszym meksykańskim mistrzem świata w wadze ciężkiej. A jak wytłumaczy tą sytuację poziomu tej pięściarskiej dyplomacji, że boksuje o pas przecież kilka miesięcy temu z Deontayem Wilderem, przegrywa walkę, gdzieś tam zagrażając mistrzowi w trzeciej rundzie i błyskawicznie po porażce z mistrzem świata spada na 32 miejsce w rankingu WBC? If you can explain us the boxing politics, you just fought Deontay Wilder for WBC title. In the third round, you were maybe, I am ready, one punch away to knock him out. And then, from being a contender, you're going down 30-something numbers. You're going to number 32 in the rankings. Boxing politics? That's the beauty of boxing, though. That's the struggle behind it. That's my career. That's what people don't see behind the doors for all these fighters here. You know, you stumble, you fall. You get written off, you know, it's that easy. And every fighter's got they got two ways to go after something like that. I've always been the one that comes back stronger. God blessed me with that ability, and Saturday I will show the whole world that part of boxing. To jest ten spadek z tych pozycji, to jest piękno i przekleństwo boksu. Nie ma innej możliwości dla nas. To jest ta cała praca, to jest te całe problemy związane z tym byciem pięściarzem, że my nigdy nie wiemy. Ale teraz najważniejsza sprawa jest taka, jakim wracać po porażce. Ja zawsze wracałem pięściarzem lepszym, a pięściarzem znacznie bardziej pewnym siebie. Każdy z nas tutaj doskonale wie, o czym ja w tej chwili mówię. Przez ten cały czas, przez te wszystkie tygodnie nie było absolutnie żadnej złej krwi między Erikiem a Tomkiem. Erik wielokrotnie podkreślał, że to nie jest osobiste, że to jest biznes, że to jest sport i podobnie gdzieś do tego od lat podchodzi Tomek. Ostatnie słowo w kierunku Tomka podczas tej konferencji. Co masz mu do przekazania? During this whole month of preparation, there was not even a bad word. There was not the bad blood between you guys. There was not, you know, any provocation, anything at all. If you can just say the last, what now before the fight, if you can just say one sentence, one word to Tomek Adamek before you guys meet at the ring. I can't just say one word, but I can say a couple things. Many fighters like to talk with them. They say what they feel with their mouths before the fight. He's not that fighter, and I'm not that fighter. But the good thing for everybody here and people watching, he fights from his heart, and so do I. That's going to make more of a fight than anything that I can say and he can say. It's going to be war, and it's going to be a hell of a fight, and I'm ready to go. Nie mogę powiedzieć jednym słowem, ale mogę powiedzieć, że jedna rzecz, którą zawsze widzieliśmy o Tomku, wiemy o Tomku Adamku, Tomek Adamek nie mówi dużo przed walką, podobnie jak ja. Ale jedna rzecz, która nas absolutnie łączy, że to zarówno ja, jak i Tomek Adamek walczymy całym sercem. I to praktycznie gwarantuje pięściarską wielką wojnę w sobotę. Coś nam powiesz na koniec? See you Saturday. Także mam nadzieję, że będzie świetna walka i po to kimś chcą zobaczyć. No nie możemy tu gadać, opowiadać, co nie zrobimy w ringu, a potem w ringu nic nie wychodzi. Głowa skulona, więc ja zawsze uważam nie gadać, a robić. To jest moja opinia, moje zdanie. Także pozdrawiam jeszcze raz Team Molina. And see you Saturday. I wish you best fight.